Rozpoczynamy nowy rok liturgiczny wraz z pierwszą niedzielą Adwentu. Rozpoczynamy następny etap w naszym życiu. Adwent w polskiej rzeczywistości religijnej jest szczególnie pięknym okresem liturgicznym. Przemawia za tym bardzo rozbudowana w naszej tradycji jego symbolika oraz znaczenie. Liturgia Adwentu, jak pamiętamy, trwa 4 tygodnie. A ostatni czwarty tydzień jest pełen napięcia, radości, oczekiwania na narodzenie się Mesjasza. Adwent, siostry i bracia, jest okresem radosnego oczekiwania na przyjście Zbawiciela. Nie jest okresem pokutnym, jest okresem radosnej medytacji, radosnego oczekiwania i przygotowania się na spotkanie z nowonarodzonym Jezusem Chrystusem. Stąd też wraz z tym nowym rokiem liturgicznym pragniemy w naszą tradycję Kościoła wpisać pewne nowum. Od pierwszej niedzieli Adwentu aż do jego zakończenia sprawować będziemy wszystkie msze święte w ornacie w kolorze letare, czyli w kolorze radości, kolorze różowym. Jeszcze dzisiaj ze względów czysto technicznych, z powodu tego, że nie dotarły na czas szaty liturgiczne, sprawuje mszę świętą w kolorze białym z elementem fioletu. Moi drodzy, Adwent jest pełen symboliki. Świeca roratnia, którą mamy tutaj w naszym prezbiterium kaplicy, jest ona symbolem Najświętszej Maryi Panny, która niesie ludziom Chrystusa, światłość prawdziwą. Wieniec adwentowy, wieniec w formie okręgu, składa się z gałązek choinki, na których umieszcza się 4 świece, symbolizujące 4 niedziele Adwentu. Co niedzielę będziemy zapalali kolejną świecę. Pierwsza świeca jest świecą pokoju, druga świeca świecą wiary, trzecia świeca świecą miłości i czwarta świeca świecą nadziei. Elementy wieńca symbolizują wspólnotę oczekującą w nadziei i radości na przyjście Pana. Znaczenie poszczególnych elementów jest następujące. Zielone gałązki oznaczają życie, nadzieję, świece światło, nadchodzącą światłość Chrystusa. Forma wieńca, krąg, powracający cykl życia. W naszej polskiej tradycji są również roraty, msze święte roratnie odprawiane codziennie w
we wczesnych godzinach porannych lub już mocnym popołudniem, kiedy robi się ciemno, jak również lampiony adwentowe, które są rodzajem lampki, wykonanej w kształcie czworoboku zamkniętego, którego ściany przypominają witraż z symbolami chrześcijańskimi lub biblijnymi. Siostry i bracia, abyśmy mogli najgodniej rozpocząć ten nowy rok liturgiczny, abyśmy mogli godnie rozpocząć ten okres radosnego oczekiwania na przyjście Pana, zechciejmy najpierw w swym duchu oczyścić się przed samym naszym Bogiem Stwórcą. Wyznajmy przed Nim teraz wszystkie nasze grzechy i nieprawości, które przydarzyły nam się w tym ostatnim tygodniu. Przeprośmy Go za wszystko, czego nie udało nam się dokonać w zamkniętym i minionym już roku liturgicznym. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję Zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i Was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Ja odpuszczam Wam grzechy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Dzisiejszą przeświętą sprawujemy w intencji dzisiejszych solenizantów, którymi są Andrzeje. W sposób szczególny wspominamy w naszej mszy świętej, w naszej modlitwie kościoła naszego księdza Andrzeja, proboszcza z Warszawy, który właśnie w dniu dzisiejszym obchodzi swój patronalny dzień. Niech Pan obdarza go łaskami, zdrowiem, wszelką pomyślnością, aby żył i służył Bogu jak najdłużej. Módlmy się. Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy przez dobre uczynki przygotowali się na spotkanie przychodzącego Chrystusa, a w dniu sądu zaliczeni do Jego wybranych mogli posiąść Królestwo Niebieskie przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Nowy rok liturgiczny jest również rokiem świętego Marka Ewangelisty. Cykl czytań mszalnych w kościele podzielony jest na 3 lata. Rok A jest rokiem świętego Mateusza, właśnie go skończyliśmy. Rozpoczynający rok liturgiczny jest rokiem świętego Marka, gdzie przez cały rok będziemy wsłuchiwać się w opowieści zapisane przez świętego Marka Ewangelistę. Rok C, czyli przyszłoroczny, będzie rokiem świętego Mateusza. A przez wszystkie okresy szczególne, tak jak okres Bożego Narodzenia, Wielkiego Postu, Wielkiej Nocy, wplata się w to wszystko Ewangelista Jan. Wysłuchajmy teraz słowa Bożego. Czytanie z księgi proroka Izajasza. Tyś, Panie, naszym Ojcem, Odkupiciel nasz, to Twoje imię odwieczne. Czemuż, o Panie, dozwalasz błądzić nam z dala od Twoich dróg, tak iż serce nasze staje się nieczułe na bojaźń przed Tobą? Odmień się przez wzgląd na Twoje sługi i na pokolenie Twojego dziedzictwa, obyś rozdarł niebiosa i zstąpił. Przed Tobą skłębiłyby się góry. Ani ucho nie słyszało, ani oko nie widziało, żeby jakiś Bóg poza Tobą działał
tyle dla tego, co w nim pokłada ufność. Wychodzisz naprzeciw tych, co radośnie pełnią sprawiedliwość i pamiętają o twych drogach. Oto tyś zawrzał gniewem, żeśmy zgrzeszyli przeciw Tobie od dawna i byliśmy zbuntowani. My wszyscy byliśmy skalani, a wszystkie nasze dobre czyny jak skrwawiona szmata. My wszyscy opadliśmy zwiędli jak liście, a nasze winy poniosły jak wicher. Nikt nie wzywał Twojego imienia, nikt nie zbudził się, by chwycić Ciebie, bo skryłeś Twoje oblicze przed nami i oddałeś nas w moc naszej winy. A jednak, Panie, Tyś Ojcem naszym. Myśmy gliną, a Ty naszym Twórcą. My wszyscy jesteśmy dziełem rąk Twoich. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie. Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie. Usłysz, pasterzu Izraela, Ty, który zasiadasz nad cherubinami, zbudź swą potęgę i przyjdź nam z pomocą. Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie. Powróć, Boże, zastępów, wejrzyj z nieba, spójrz i nawiedź tę winorośl. Chroń to, co zasadziła Twoja prawica, latorośl, którą umocniłeś dla siebie. Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie. Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa. Nieustannie dziękuję mojemu Bogu za was, za łaskę daną wam w Chrystusie Jezusie. W Nim to bowiem zostaliście wzbogaceni we wszystko, we wszelkie słowo i wszelkie poznanie, bo świadectwo Chrystusowe utrwaliło się w was, tak iż nie doznacie braku żadnej łaski, oczekując objawienia się Pana naszego Jezusa Chrystusa. On też będzie umacniał was aż do końca, abyście byli bez zarzutu w dzień Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wierny jest Bóg, który powołał nas do wspólnoty z Synem swoim, Jezusem Chrystusem, Panem naszym. Oto Słowo Boże. Alleluja, 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 alleluja. Okaż nam, Panie, łaskę swoją i daj nam swoje zbawienie. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami i z duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział do swoich uczniów: uważajcie i czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie. Bo rzecz ma się podobnie jak z człowiekiem, który udał się w podróż. Zostawił swój dom, powierzył swoim sługom staranie o wszystko. Każdemu wyznaczył zajęcie, a odwiernemu przykazał, żeby czuwał. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy Pan domu przyjdzie. Z wieczora, czy o północy, czy o pianiu kogutów, czy rankiem.
by niespodzianie przyszedłszy, nie zastał was śpiących. Lecz co wam mówię, mówię wszystkim. Czuwajcie. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Siostry i bracia, są w życiu Kościoła takie szczególne okresy i momenty, kiedy biskup Kościoła, senior Kościoła zwracają się listem pasterskim do nas, do wszystkich wiernych Kościoła. I ten szczególny okres nadszedł. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna nowy rok liturgiczny. Wysłuchajmy zatem listu pasterskiego na Adwent roku Pańskiego 2014. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Siostry i bracia katolickiego Kościoła Narodowego w Polsce, stając na progu nowego roku liturgicznego, który w tradycji Kościoła łączy się z pierwszym dniem Adwentu, czasem radosnego oczekiwania na przyjście Pana, zwracam się do was, czcigodni bracia w kapłaństwie Chrystusowym oraz umiłowane siostry i bracia w Chrystusie. Zwracam się słowami płynącymi wprost od naszego Zbawiciela, które stają się dla nas mottem w nowym roku liturgicznym. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. To niezwykła tradycja i czy nowy trend w religii nakazuje nam, byśmy miło przyjmowali hasła, które stanowić będą motto naszego życia w kolejnym roku liturgicznym. To raczej głęboka wiara i oddanie się wartościom ewangelicznym nakazuje nam, byśmy każdy rok życia, nowy etap w drodze ku wieczności, przeżywali wiedzeni światłem wypływającym z boskiego źródła, jakim pozostaje dla człowieka Ewangelia. Nie będzie prawdziwej wiary w Boga, nie będzie uczestnictwa w budowaniu prawdziwej wspólnoty Kościoła Chrystusowego, jeżeli na progu każdego naszego nowego dnia, który otrzymujemy jako darmo dane od Pana, nie uświadomimy sobie potrzeby nawrócenia i ukierunkowania się na Boga, na Jego przykazania. Potrzeba permanentnego nawracania jest podstawowym imperatywem każdego człowieka wierzącego w Boga, chrześcijanina i katolika. Nawrócenie jest procesem długotrwałym, wymagającym od człowieka wielkiej cierpliwości i determinacji w dążeniu do dobra. Nawrócenie jest nade wszystko darem łaski, który został zapoczątkowany w chwili wypowiedzenia przez przedstawicielkę rodzaju ludzkiego Maryję tych świętych słów. Niech mi się stanie według słowa Twego. To niezwykłe rozpoznanie przez Maryję łaski Boga, którego odwieczny plan nawrócenia i zbawienia rodzaju ludzkiego miał się ziścić dzięki jej bezwarunkowemu posłuszeństwu Jego woli, sprawiło, że Ty, droga siostro i bracie, my wszyscy, przedstawiciele rodzaju ludzkiego, w każdym pokoleniu jesteśmy współuczestnikami tajemnicy zbawienia. Dzieje się tak, o ile otworzymy nasze dusze, nasze serca na przychodzącego Zbawiciela. Tak jak Maryja sama z siebie nie miała mocy, aby zrodzić Zbawiciela świata, tak też my nie mamy mocy, aby sami z siebie prawdziwie nawrócić się do Boga i zejść ze ścieżki, może łatwej i przyjemnej w pierwszym oglądzie, ale zawsze wiodącej nas do otchłani, i wstąpić na drogę trudną, ale kończącą się otwartą bramą do życia wiecznego. Prawdziwe nawrócenie się do Boga zawsze przynosi człowiekowi prawdziwą odmianę życia. Wówczas nawet sprawy doczesne, mimo iż stanowią o naszym materialnym bytowaniu, stają się jakby łatwiejszymi do uniesienia, a doświadczenia, których nie brakuje na drodze prowadzącej do Boga, traktujemy jak
swoisty duchowy trening, dzięki któremu stajemy się odpowiedzialnymi członkami społeczności Bożej. Siostry i bracia, nie wystarczy jednak zwrócić swoje życie w kierunku Chrystusa nadchodzącego w tajemnicy swojego narodzenia. Jezus wzywa nas do przyjęcia w wierze tego wszystkiego, co niesie dla nas w Bożym Słowie pozostawionym w świętej Ewangelii. Wierzcie w Ewangelię jest zachętą, ale i Bożym nakazem, od spełnienia którego uwarunkowane jest nasze wieczne zbawienie. Ewangelia nie jest tylko zbiorem opowiadań o życiu Jezusa Chrystusa, o Jego misji, nauczaniu, męce, śmierci i zmartwychwstaniu. To żywe Słowo. Słowo żywego Boga, który codziennie chce do każdego z nas przemawiać, wskazując nam, co mamy począć, aby w konkretnych sprawach naszego życia zbliżyć się do Boga, aby stawać się Jego prawdziwymi uczniami. Nasze duchowe motto na Adwent i cały nowy rok liturgiczny stanowi zatem drogowskaz, który koryguje kierunek drogi naszego życia. Drodzy bracia kapłani, od nas, biskupów i kapłanów, Pan na początku tego Adwentu wymaga, byśmy ponowili nasze studium nad tym, co stanowi istotę naszego posłannictwa. Zaprasza nas, abyśmy na nowo odkrywali prawdy zakryte w tajemnicy Jego nauczania. Czyniąc to, mamy pomagać w odkrywaniu drogi do Boga tym, których powierza naszej duchowej opiece. Pan zaprasza nas do bezwarunkowej wierności Ewangelii. Nie ma kapłaństwa bez medytacji i głębokiego studium Ewangelii Jezusa Chrystusa. Nie ma kapłaństwa bez rozpamiętywania tajemnic zbawienia i częstego sprawowania Najświętszej Ofiary Eucharystycznej. Nie ma kapłaństwa bez właściwego poukładania hierarchii wartości, zarówno tych duchowych i materialnych. Nie ma w końcu kapłaństwa bez nieustannego powstawania z małych i większych upadków, z upadku zwątpienia, zmęczenia, życiowej melancholii, nieustannego rozpamiętywania i oglądania się wstecz. Pan zaprasza nas na progu nowego roku liturgicznego, nowego etapu naszego życia, byśmy, porzucając wszystkie swoje życiowe błędy i uchybienia, nawrócili się, wierząc coraz mocniej w każde słowo, które kieruje do nas w swojej świętej Ewangelii. Siostry i bracia, Adwent to czas radosny. Czas oczekiwania na nadejście tej najświętszej dzieciny. Przeżyjmy go w duchu medytacji i głębokiej autorefleksji ducha, ale nie w duchu smutku. Odpowiedzi, której udziela Maryja Pan, zachęca nas do odwagi, ale i do radosnego spojrzenia na dzień jutrzejszy. Dzięki nadziei wypływającej z właściwego zrozumienia Adwentu również wszystkie sprawy naszego życia, których sami być może nie bylibyśmy w stanie właściwie rozpoznać i rozwiązać, staną się łatwiejszymi, a może nawet dzięki woli Boga, naszego Mistrza, mogą stać się przyczynkiem do głębszego uwielbienia Stwórcy. Radujmy się w czasie Adwentu. Radując się, przygotowujmy swoje duchowe mieszkania, nasze dusze, tak jak przygotowuje się mieszkanie na powitanie nowonarodzonego dziecka w rodzinie. Odświeżmy nasze dusze w ćwiczeniach duchowych, które wasi duszpasterze przygotują w formie rekolekcji i dni skupienia. Pamiętajmy, że Pan przyjdzie do nas nie tylko w sposób symboliczny, ale nadejdzie w sposób rzeczywisty. Spotkamy Go w naszych bliźnich, często wielce potrzebujących naszego wsparcia. Bądźmy dla siebie w tym szczególnym czasie przygotowania do uroczystego przeżycia narodzin Boga szczególnie ciepli i wyrozumiali. Dzielmy się miłością i uczmy nasze młode pokolenia,
tego niezwykłego daru. Niech dzięki nam również inni przeżyją te zbliżające się święta radośnie, w ciepłym i zaopatrzonym domu. Niech nie braknie tym razem miejsca w Gospodzie naszych serc dla naszego Zbawiciela. Siostry i bracia, już dzisiaj, w tej chwili możecie dać wyraz swojej wiary i potwierdzić, jak bardzo zależy wam na nawróceniu do Boga. Życzę wam, wszystkim córkom i synom Kościoła, aby najlepiej przygotowali swoje dusze na spotkanie z Bożą dzieciną oraz byście żyli wezwaniem do nawrócenia i wiary, nie tylko od święta, ale przez cały rozpoczynający się rok liturgiczny i całe dalsze życie. Z serca wam błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, biskup elekt Adam, senior Kościoła w Polsce. Wyznajmy teraz wiarę w Jezusa Chrystusa, wyznajmy wiarę w Boga w Trójcy Jedynego. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzianych i niewidzianych, i jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi, dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany. Zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba. Siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał uwielbienie i chwale, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny, apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Do Chrystusa, który ma przyjść, zechciejmy, siostry i bracia, zanieść pokorne prośby, aby udzielił nam potrzebnych łask w oczekiwaniu na Jego przyjście. Módlmy się za Kościół Święty, aby z wiarą i mocą głosił prawdę o powtórnym przyjściu Chrystusa. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za wszystkich pasterzy Kościoła, za papieża, wszystkich biskupów świata chrześcijańskiego, kapłanów, diakonów, aby postawą cierpliwości i wiary dawali wiernym wzór w oczekiwaniu na przyjście Pana. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za tych, którzy nie wierzą bądź lekceważą sobie prawdę o przyjściu Chrystusa, aby Pan otworzył również ich serca i również ich umysły. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Za tych, którzy kształtują oblicze świata, aby kierowali go ku Jego pełnej przemianie w powtórnym przyjściu Jezusa Chrystusa. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Za dzisiejszych solenizantów, Andrzejów, za księdza Andrzeja, aby Pan Bóg obdarzył ich swymi łaskami i błogosławił w dalszym życiu. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Za naszych bliskich zmarłych, aby zjednoczeni z Chrystusem ukazali się w Jego chwale. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Przedstawmy w ciszy Panu wszystkie nasze intencje i prośby, które przynosimy przed Jego święty ołtarz.
Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. I za nas tutaj obecnych, uczestniczących w dniu dzisiejszym we mszy świętej, byśmy w pełni przygotowani mogli stanąć przed obliczem nadchodzącego Boga. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Panie, wysłuchaj nasze pokorne prośby i sprawy, aby wszyscy przygotowali się na Twoje przyjście, dobrze przygotowali się na Twoje przyjście i mogli kiedyś oglądać Twoją chwałę, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb. Panie nasz Boże, przyjmij te dary, które otrzymaliśmy dzięki Twojej dobroci. Ty nam je dałeś, abyśmy mogli odprawić eucharystyczną ofiarę. Spraw, aby ona stała się dla nas zadatkiem wiecznego zbawienia. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z Wami. I z Duchem Twoim w górę serca wznosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to, sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, byśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie. Panie, Święty Ojcze, Wszechmogący, Wieczny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On przez pierwsze przyjście w ludzkiej naturze spełni Twoje odwieczne postanowienie, a nam otworzył drogę wiecznego zbawienia. On powtórnie przyjdzie w blasku swej chwały, aby nam udzielić obiecanych darów, których czuwając z tak wielką ufnością oczekujemy. Dlatego z aniołami i archaniołami i wszystkimi chórami niebios głosimy chwałę Twoją, razem z nimi wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie,
hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś Boże i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Dlatego stajemy przed Tobą dzisiaj i zjednoczeni z całym Kościołem Świętym uroczyście rozpoczynamy okres Adwentu, radosnego oczekiwania na przyjście naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby stały się dla nas ciałem i krwią umiłowanego Syna Twojego, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to święte misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie, jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyni się na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna i cudowne Jego zmartwychwstanie, niebowstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, byśmy posileni najświętszym ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym, stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, byśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi. Przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą, Bogu Rodzicą, Maryją, ze świętymi apostołami i męczennikami i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc wszystkie Twoje sługi z papieżem Franciszkiem, biskupem Sylwestrem, wszystkimi biskupami naszego Kościoła, wszystkimi biskupami świata, duchowieństwem i całym ludem odkupionym. Wysłuchaj, prosimy, łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij też do swego królestwa naszych zmarłych siostry i braci, których wspominamy w tej mszy świętej, oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się wiecznie radować Twoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez które obdarzasz świat wszelkimi dobrami.
Przez Chrystusa z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Jesteśmy dziećmi naszego Ojca, dlatego wołajmy słowami modlitwy, której nauczył nas nasz Pan Jezus Chrystus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od wszelkiego zła i obdarz czasy, w których żyjemy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, byśmy wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego nieszczęścia, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój zostawiam wam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego świętego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami i z Duchem Twoim. Siostry i bracia, przekażmy sobie Chrystusowy znak pokoju. Pokój nam wszystkim. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem. Niech przyjęcie swojego najświętszego ciała i krwi Twojej, Panie Jezu, nie ściągnie na nas wyroku potępienia, lecz dzięki Twemu miłosierdziu niech nas chroni oraz skutecznie leczy nasze dusze i ciała. Oto Jezus, Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni jesteście, którzy przyjęliście zaproszenie na Jego usta. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Ciało Chrystusa niech nam strzeże na życie wieczne. Amen. Na znów rozkrok nas.
Boże nasz Ojcze, niech owocny będzie dla nas udział w tym najświętszym sakramencie, przez który nas pielgrzymujących na ziemi ciągle podtrzymujesz w drodze do nieba i uczysz całym sercem miłować to, co wieczne, przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Siostry i bracia, będziemy sprawowali codziennie mszę świętą roratnią przez cały rozpoczęty już Adwent. Będziemy się modlili w intencjach rozwoju naszej wspólnoty Kościoła Katolickiego, Kościoła Narodowego w Polsce. Będziemy się modlili we waszych intencjach, we wszystkich sprawach naszego codziennego dnia, byśmy z każdą chwilą, z każdym dniem stawali się bliżsi Panu. Chcę również zapowiedzieć już dzisiaj na progu naszego Adwentu, że w niedzielę 14 grudnia we wszystkich parafiach w Polsce odbędą się dni skupienia, adwentowe dni medytacji, które mają nas przygotować na lepsze spotkanie z nadchodzącym Zbawicielem, abyśmy, tak jak wspomniałem w liście, przygotowali nasze dusze tak, jak przygotowuje się mieszkanie na przyjście nowonarodzonego dziecka, tak długo oczekiwanego w rodzinie. Przeżyjmy ten Adwent w sposób radosny, radośnie, radując się z oczekiwania na przyjście Pana, radując się z powodu nadchodzących świąt, które za 4 tygodnie będziemy już przeżywali wspólnie, razem w naszych wspólnotach rodzinnych. Na nadchodzący tydzień, pierwszy tydzień Adwentu, niechaj swego błogosławieństwa udzieli nam Bóg Trójcy Jedyny. Pan z wami i z Duchem Twoim, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźmy w pokoju Chrystusa, Bogu niech będą dzięki. Święty